Nie. Dzieci, ja się nie po to wystroiłam, żeby siedzieć na kanapie. Przepraszam. Mamuś, masz zakaz wstawania. Nawet do toalety? O, ja otworzę. Kto ma jeszcze przyjść? Pewnie chłopakasi. Serio? Ten dentysta? Nie, ten Green. Kto? No będziemy siedzieć z nim przy jednym stole. Pięknie. Po co ona w ogóle zaprosiła? Cisza powiedziałam. Bez awantur. To jest bardzo ważne dla Asi, macie się postarać. Przynajmniej dla mnie, zrozumiano? No, a teraz uśmiechamy się. Na pewno się nie spóźniłem, bo trochę zeszło mi w kwiaciarni, nie mogłem się decydować. Na pewno. Róże nie byłyby lepsze, albo te białe, jak one się nazywają, te duże takie. Nie, są bardzo ładne. Dobry wybór. O, matko, powiem ci, że przed zatrzymaniem uzbrojonego po zęby bandziora tak się nie stresowałem. Hej. Lepiej? O, dużo lepiej. Co? Długo tutaj tak Iska. Asia, poczekaj. Co? Bo chyba znowu trochę się zdenerwowałem. Smakowało ci? To jest popisowa zupa mamy, najlepsza na świecie. Ty, Asia, tak nie podniecaj zupą, bo pan policjant pomyśli, że coś brałaś, znowu cię aresztuje. Adrian, przepraszam bardzo. Bez obaw. A Asia ma rację, zupa jest genialna. Dziękuję. A ty dokąd idziesz? Zaraz wracam. Nie wiem, mama, może ja jakieś wino otworzę. Nie, ja dziękuję. Nie, ja też nie. Dzięki. Pan policjant się z nami napije? Nie, dziękuję. A co, z chłopakami z huty nie wypada, tak? Z nikim nie wypada, jak się prowadzi samochód. Jak to z chłopakami? No co? Nie, Wojtek nie pije, zapomnij. Przecież jestem pełnoletni. Ale to nie ma nic do rzeczy. Dobra, to mówię ogarnę. A ja ci pomogę. O. I jeszcze nie skończyłem. Przepraszam, chętnie pomogę i proszę mi mówić Tomku. Idź po Izę. Powiedz, żeby tutaj przyszła, posiedziała jeszcze z nami. Poklepie na tym telefonie później. No idź już. Idę, pomogę mu. Iska, wracaj tam, mama cię woła. Poczekaj, dowiedziałaś się czegoś od starego? Tak. Mieliście rację. On kłamie i chce was wykorzystać. No ale co to znaczy? Nie powiecie? No. Jest tajnym rosyjskim agentem. I ma bardzo ważną misję. Musi znaleźć dwóch największych głupków na świecie. Iska, weź ty się! Goganie. Są sklonować wasze mózgi. I tak właśnie powstaje najgroźniejsza broń biologiczna na świecie. Idź ty! Cymbał mały, kurde. Nie wkurza cię, że Aśka przyprowadziła tego Glina tu? Na maksa mnie to wkurza. Tym bardziej, że wisi nade mną ta akcja z przemytem. No to zróbmy coś. Ale co? No nie wiem, coś wymyślić trzeba. Coś wymyślić, no nie wiem. Nie możemy odwalić hamówy, bo są imieniny mamy. Z tym tak już jest drętwo w opór. Ty. A jakby tak trochę rozkręcić towarzystwo, trochę alko i by wyluzowali wszyscy. Ale nikt nie chciał pić przecież. No dobra, to im nie powiemy. Wyczują alkohol. Co ty pękasz, Wojtule? Ja potrafię takiego drinka sklepać, że on się nie połapią. Będą myśleli, że to lemoniada. A pomyśl, jaki byłby przypał, jakby pana policjanta drapnęli za jazdę po pijaku. Coś czuję, że to się źle skończy. Ale wchodzę w to. Iha.